Dla odmiany instruktorzy na widowni. Wielkimi krokami zbliża się finał projektu Ostre Dzianie. Ostrudzianie, nie przegapcie, zapiszcie datę. Trwają ostatnie przygotowania do finału projektu Ostre Dzianie 2, które odbędzie się 22 września w sobotę tutaj w amfiteatrze. No właśnie radzamy się z instruktorami, jak to wszystko dopiąć, jak to wszystko przeprowadzić, jaki scenariusz całości tutaj, żeby wszystko no, miało ręce i nogi. Pierwsi wykonawcy pojawią się na scenie o godzinie 18. Dla uczestników projektu będzie to wieczór, który na długo zapamiętają. W końcu nie na co dzień bywa się na koncertach w roli gwiazdy. Tu chodzi o to, żeby wystąpili właśnie z gwiazdami na wspólnej scenie, dużej scenie amfiteatru. No tutaj największą gwiazdą oczywiście jest Fish Emadę Tworzywo Sztuczne, to jest legenda polskiej sceny alternatywnej, a do tego zespół Tekno z gitarzystą zespołu Tilaf, zespół Chicha z Ostródy i Siera, lokalny raper. Będzie interesująco. Jako, że nie samą muzyką człowiek żyje, organizatorzy przewidzieli i inne niespodzianki. Ponieważ to wielki finał, wszystkie grupy mają tego dnia zaistnieć. Będzie wystawa, którą tworzyła grupa fotograficzna, będzie zaprezentowany teledysk, który tworzyła grupa multimedialna, tutaj dzięki Telewizji Mazury, oraz będzie przedstawienie grupy teatralnej, która podczas utworu finałowego wykona swój performance teatralny. Oni nam, a my Nikoli. Ostrudzka inicjatywa przewiduje pomoc dla chorego dziecka. Przygotujmy się tego dnia na okazanie serca. Przy okazji też dodam, że będziemy zbierali pieniążki charytatywnie na dziewczynkę z Ostrudy, Nikolę, która ma 10 lat, jest chora na raka kości. I zapraszam serdecznie wszystkich, którzy przyjdą do wsparcia Nikoli. 22 września spotkajmy się w amfiteatrze i dajmy uczestnikom duże brawa za pracę włożoną we wspólne dzieło podsumowujące Ostre Dzianie.